Dzień dobry moi drodzy. Prawdziwa zima znowu we Wrocławiu. Rzadko się to zdarza, ale na szczęście w tym roku jest fajnie. Dzisiaj idę do Narodowego Forum Muzyki nagrać przygotowania do spektaklu, a jutro filmujemy cały spektakl, a przy okazji coś wam opowiem. Muszę wam się przyznać, że zastanawiałem się, czy opowiadać o tym we vlogu, że znowu nagrywam jakieś przedstawienie teatralne, bo właściwie z mojej perspektywy tego typu zlecenia to jest jakaś mała rzecz, ale czasami właśnie takie zlecenia to jest pierwszy krok do czegoś dużo bardziej ciekawego, bo właśnie przez to, że 5 lat temu spotkałem się z Antonym w Instytucie Grotowskiego, potem mogłem 2 razy pojechać do Kalifornii i stworzyć kilka ciekawych projektów razem z nim, więc nigdy nie wiecie, gdzie ta podróż, którą zaczynacie, was zabierze. A druga sprawa jest taka, że moją pracę czy te zlecenia, które robię, oczywiście oceniam pod kątem skali, pod kątem rozwoju, ale koniec końców ważne jest to, żeby po prostu mieć satysfakcję i czuć się dobrze z tym, co się robi. To czasem po prostu zależy od ludzi, z którymi się to robi. I te małe rzeczy potrafią dawać tyle samo radości, co te wielkie. Yay, so you found us. Yeah. What are we doing today? We are waiting and then we start to rehearse and you can film. Okay. And whatever you want to us to repeat, just like tell me and we will do it. Próba za nami. Widzimy się jutro. Teraz przejdźmy już konkretnie do tematu, czyli do budowania swojego portfolio. Wasze portfolio to jest wasza wizytówka. To jest coś, co pozwala wam robić kolejne rzeczy, bo tak naprawdę możecie rozmawiać z ludźmi przez telefon, ktoś może was polecić, ale ostatecznie klienci chcą mieć pewność, że ich pieniądze zostaną jak najlepiej zainwestowane. Oni po prostu potrzebują mieć film, który sprzeda produkt, czy zbuduje wizerunek marki. Jeżeli dopiero zaczynacie, to cokolwiek, jakakolwiek realizacja wpadnie w wasze ręce, musicie zrobić ją najlepiej, jak potraficie, dając więcej niż nawet ta osoba, która wam to zleciła, się spodziewa. I wtedy, nawet jeżeli to jest właśnie takie coś, jak nagranie przedstawienia teatralnego, to wasz mindset musi być taki, że to będzie najlepsze przedstawienie, najlepiej zarejestrowane, jakie ktokolwiek zrobił. Bo każda rzecz, nawet taka prosta, może być jakoś udoskonalona. A pamiętajcie, że ograniczenia często pobudzają kreatywność i dzięki temu możecie wymyślić naprawdę coś ciekawego, dzięki czemu zostaniecie zapamiętani. Dzień drugi. Dzisiaj dołącza do mnie Vincent i nagrywamy już właściwy spektakl. Ja nigdy cię nie opuszczam. Skończyliśmy. Wracamy do bazy. Druga grupa osób, która to ogląda, to ci, którzy już mają pewne dokonania i ja też się do tej grupy zaliczam. I wtedy do swojego portfolio podchodzę już w troszkę inny sposób. Dlaczego? Ponieważ to, co robimy, wyznacza kolejne zlecenia, jakie zwykle dostajemy. Jeżeli zaczniemy dobrze robić filmy z zawodów sportowych, wszyscy się zgłaszają, że chcą też film z zawodów sportowych. Jeżeli robimy super wesela, to dostajemy kolejne wesela. Jeżeli chcecie iść w tym kierunku, no to super. To tym bardziej możecie budować swój wizerunek pod tym kątem. Ale jeżeli chcecie coś zmienić, to wtedy warto świadomie decydować, które ze zleceń, które robicie, chcecie gdzieś umieszczać publicznie, online i się nim chwalić. Dzięki temu możecie w bardziej świadomy sposób kierować i przyciągać odpowiednich klientów. Wychodzenie poza swoje portfolio, nawet jeżeli ono jest już dosyć zdywersyfikowane, jest cały czas trudnym procesem. I sposobem, w jaki ja to robię, jest dawanie klientom więcej niż się spodziewają. Cały czas trzeba przesuwać tą granicę, dawać czasami więcej klientowi niż się spodziewa, żeby kolejny zobaczył ten krok więcej
i wtedy dla niego już ta półka będzie normą i tamtemu klientowi znowu damy krok więcej i dzięki temu jesteśmy w stanie się rozwijać i nasze możliwości też jako studia filmowego rosną. Jest jeszcze inny aspekt budowania swojego portfolio i przedstawiania go światu. Często jest tak, że macie fajne rzeczy, tworzycie coś ciekawego, ale w kontakcie z ludźmi mówicie: a, no coś tam sobie nagrałem, no mógłbym to zrobić lepiej, no, nie jest najgorzej. Sam czasami tak robię i samokrytyka jest istotna, ale tak jak zwierzanie się z różnych swoich problemów, na przykład osobistych, zwykle rezerwujemy dla przyjaciół, tak samo jeśli chodzi o naszą pracę filmową, taką krytykę i zastanawianie się, co można poprawić, też lepiej zostawić dla zaufanego grona. Tak naprawdę przecież to, co robicie, podoba wam się i staracie się zrobić to najlepiej, jak potraficie, a przynajmniej zakładam, że tak jest, bo inaczej właściwie po co to wszystko robić. I przecież nie będzie to nieszczere, jeżeli powiecie: tak, zrobiłem fajny film, bo zawsze jest tak, że już po realizacji wiadomo, że można było 50 rzeczy poprawić. Ale to są te lekcje, które wyciągamy na kolejny raz. Ale klient nie musi tego wiedzieć. On jest zadowolony z tego, co do tej pory zrobiliście. To mu wystarcza. Chwalmy się tym, co robimy i cieszmy się z tego, co robimy. Na koniec ciekawostka. To światełko to jest tak lampka z softboxem tutaj u góry. Tu jest LED na dopełnienie. Z tyłu na tło ten oto LED z różowym światełkiem, a ten szpros za mną to ta lampka Arri z przymkniętymi klapkami. Jak wy promujecie swoje filmy? Czy chwalicie się nimi? Czy czujecie się z nich dumni? Możecie pisać w komentarzach. Zaglądajcie też na Facebooka, Instagrama, tam różne zdjęcia i więcej rzeczy na bieżąco. Subskrybujcie, klikajcie w dzwonek, żeby dostawać filmy nowe co tydzień. Do zobaczenia.